działać. Wcześniej będziemy próbować coś drukować, ale no i tak liczniki wskazują, więc wcześniej się nie przygotujemy. Odbyło się pożegnanie, bo nawet w górę odszedł pan Gądzewicz, zastępca komendanta powiatowej Straży Pożarnej Sejnak. Bardzo szczerze, naprawdę dziękujemy za współpracę, tyle razy współpracowaliśmy. W ogóle tutaj są panowie ze Straży Gminnej, ze Straży Pożarnej. No jakoś dobrze się układa ta współpraca ze wszystkimi jednostkami. To mówię zawsze naszymi, także bardzo chcę podziękować właśnie dla wszystkich tych, którzy odeszli, bo w tym roku bardzo niektóre przez nas właśnie było dużo pożegnań. Ja mówiłem, że już powiem, bo nie ma pomysłu dla prezydenta, ale jakoś tam daliśmy radę. Także żeby więcej pożegnań już nie było, a dalej można by było pracować i współpracować, i tego wszystkim nocami życzę. Tutaj też myślimy i chyba nam się uda troszeczkę w ciągu paru lat, ale w ciągu 3 lat powinno nam się udać wybudowane oświetlenie na LED-owe w tym roku. Zobaczymy, ale chyba 40 opraw w Puńsku wymienimy. I tu chodzi przeważnie o główne ulice, tylko nie wiem, czy się uda całymi ulicami, bo trzeba transformatorami, bo przykładowo tutaj ulica Mickiewiczowych ma 2 transformatory, chciałbym jeszcze ich kolor. Także zobaczymy, jak tu pójdzie i na wiosnę może 40 opraw LED-owych wymienimy później. Jakoś to ten zwrot był przy LED-ach, jeśli wszystko dobrze działa, jednak tam mówią, że 70% można zaszczepić. Tam są wyliczenia, mówią, że 65%, ale dajmy na to, że 50% jak oszczędzimy, to jest bardzo dużo. Jak mówimy o oszczędnościach, więc zobaczyliśmy, policzyliśmy 2016 rok za oczyszczalnię sieków, gdzie działa instalacja właśnie fotowoltaiczna, 19% energii zaoszczędzimy. W 2016 roku wobec roku 2015. To się nie przekłada na pieniądze, bo inne koszty i tak dalej. Tylko to znaczy oszczędności są, ale nie 19% oszczędności tysiące. Ale w każdym razie to już widzimy, że to jakiś daje skutek, ale no, o ileś tam chyba z tej elektrowni węglowej gdzieś tam mniej dymu poszło przez tą instalację naszą. Także chcielibyśmy właśnie coraz więcej tych instalacji pobudować. I coś tutaj jeszcze. Była właśnie, bardzo dziękuję za zaproszenie na choinkę Kugiera. Cieszy bardziej mnie to, że jeszcze i rodzice chcą się zbierać i na tym programie byli, ale też i później po programie. Bardzo ładny program przygotowany. I jak na taką małą szkołę, prawie 2 godziny programu, więc tam już naprawdę to za taki program należałoby. Właśnie pieniądze po 2 godziny gite. Także fajnie i dobrze, bo przychodzą też i nie tylko rodzice z dziećmi, które uczą się, ale te i inne sąsiedzi i tak dalej. No, także świetnie Mikołaj też ten sam zawsze, sąsiad mój były, także dobrze wypadł, także bardzo dziękuję. I teraz tak, jeśli chodzi o przyszłe sprawy, więc sami teraz dobrze wiecie, że to jest możliwe, że ostatnia moja kadencja i raczej jestem pewien, że ostatnia, będą zmiany. Więc tutaj jeśli chodzi o inwestycje i inne rzeczy, które po sobie należałoby zostawić, chciałbym jak najwięcej, ale też zgodnie z rozumem i z budżetem, bo nie chcę po sobie zostawić tylko kredytów i tak dalej, ale jak najwięcej zrobić, bo też i ostatnie okazje, jeśli chodzi o środki unijne, więc nie dziwcie się, że gdzie tylko jakiś pieniądz i będziemy składać, także jak najwięcej tej pracy trzeba będzie włożyć. I także tutaj cały czas ludzie mówią o tych drogach, więc liczę na to, że coraz więcej tych asfaltów jeszcze powstanie, bo planowałem 20 km na 4 lata, ale liczę na to, bo skoro to wynik, wiem,
więcej wyjdzie, bo już w tamtym roku 10 zrobiliśmy, w tym roku też w granicy 10 będzie chyba. Także jeszcze no, 18 rok zostanie też, to powinniśmy może 10 km zrobić, także żeby z 30 km mniej więcej skończyć asfaltów i przygotowywać dalej polepsze drogi żwirowe, bo niektóre nam się znało, te, które przed asfaltami poszerzamy. Także i w tym roku będą trwały prace na pewno przy kilku drogach, jeśli chodzi o poszerzenie i pożwirowanie, także żeby pozostały się nie kruszki, a drogi żwirowe. I jeszcze przed nami też możliwość złożenia wniosku na Sąkury tutaj też. Sąkury po Ludze tą drogę, ale tutaj z unijnych byśmy planowali i możliwe, że Schetynówka. Schetynówka ma swoje wymogi, ale też chyba jakąś szerszą trzeba będzie złożyć. Tutaj mówię tylko o Szkinie raczej, bo tam jest pięciometrowa i tylko tak by wyglądało. To zobaczymy, ale w każdym razie dlaczego do tego nawiązuję. Bo teraz już jeśli będę planować, bo planu na pewno przedstawimy jakiś bliższy, bo teraz jeszcze nie było. Zmiany są w budżecie, ale to co w tamtym roku nie zostało realizowane, w tym roku na ten rok przenosimy. Ale już będzie, bo te, już niepełne 2 lata zostały, więc cały plan będzie obejmował się jakby 2 lata. Bo to też nie jest tak, że coś się robi teraz. I także zobaczymy i z tymi planami będziemy rozmawiać, także będzie dobrze. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. Oj. No właśnie. Tu jeszcze tam. Słowo. Słowo, ale to w imieniu nas wszystkich, bo dzisiaj bardzo fajny uroczy dzień. Mamy Violetkę, naszą radną. Tak, tak, Violetka. Na razie mieliśmy. Nie byliśmy do końca pewni, czy przyjdziesz, bo wiadomo, jeszcze niedawno urodził się syn zdrowy, Ovidius, trzeci syn, a jeszcze i córkę ma. Także gratulacje i naprawdę życzymy zdrowia dla całej rodziny, zwłaszcza tutaj dla młodego obywatela naszej gminy. I naprawdę dziękuję, że przyszłeś, a jeszcze dobry. Jakiś bombersy to na pewno kupimy, ale dzisiaj taki dzień na pewno trzeba będzie odwiedzić. Dobry. I tutaj pani Jano Lawis jeszcze przypomina, bo sołtysi otrzymają zawiadomienie i mamy prośbę, żeby te zawiadomienia dostarczyć, bo nie chcemy wysyłać, bo to 6,50. Tak jak wspominałam, w zeszłym roku była podjęta uchwała w sprawie zmiany stawki za opłaty, czyli opłaty za przyjęcie wniosku o 50 groszy za osobę. I właśnie ta zmiana spowodowała, że mieszkańcy nie są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, tylko otrzymają właśnie takie pisemko zawiadomienie, że stawka została podwyższona i od nowego roku właśnie ta stawka jest większa i bardzo proszę o sołtysy, skoro są podatki, jak już jest podatki, to właśnie razem z nimi mieszkańcom właśnie z podpisem, że zawiadomienie zostało odebrane, żeby takie zawiadomienia po prostu oddać. Czyli te osoby, które wzięły nakazy, to tutaj mam u siebie, a reszta właśnie podatka. Także taka moja serdeczna prośba, żeby tą pracę wykonać. Dalej przystąpimy teraz do podejmowania uchwał i pierwsza uchwała, którą mamy podjąć, to uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i tu poproszę panią skarbnik o zapoznanie nas. Witam wszystkich serdecznie. Za bardzo króciutko, bo zmiany uchwały są niewielkie. Zadanie konstytucyjne do 2016 roku przeniesiemy na budżet do budżetu 2017 roku i to będzie przebudowa drogi gminy w Wojtociejach i przebudowa ulicy Miłości Kraszewskiego do tych punktów. A panie przewodniczący, przeczytał to po prostu mówię, tyle, że zwiększyliśmy dochody i wydatki o 5147 zł. Więc uchwała numer 20/134/2017 Rady Gminy Puls z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Nie będę czytała
tylko treść uchwały. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2017 rok w zakresie. Punkt pierwszy. Zwiększyć plan dochodu pod kwotę 105 147 zł zgodnie z tabelą numer 1. I punkt 2. Zwiększyć plan wydatków pod kwotę 105 147 zł zgodnie z tabelą numer 2. Paragraf 2. Po wykonanych zmianach. Punkt pierwszy. Plan dochodu z budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 25 633 750 zł. W tym dochodzi bieżące 20 077 841 zł. Dochody majątkowe 5 555 909 zł. Punkt 2. Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok wynosi ogółem 24 118 775 zł. I tym wydatki bieżące 18 486 926 zł. Wydatki majątkowe 5 621 849 zł. Paragraf trzeci. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1 514 975 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 514 975 zł. Paragraf czwarty. Zadanie inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem numer 1. Paragraf piąty. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku numer 2 niniejszej uchwały. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i umieszczeniu w biuletynie informacji publicznej oraz ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego. Kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie. Uchwała została przyjęta i następną uchwałą, którą mamy podjąć, jest to uchwała ustalenie projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Unię Plus, a także określenia obwodu tych szkół. Czy tutaj jakieś wyjaśnienie? Nie. I kiedy pani Teresa mówi, że do 31 marca nie będzie uchwała, tak? To zawsze było do 28. W każdym razie uchwała to, co pisze, to pisze, ale pokrótce tylko powiem tak, że są wygaszane gimnazje, więc tutaj pierwszym elementem, który jest, jest włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej. Później ustalenie jej obwodów, tych szkół. Szkoła w Witugierach już będzie szkołą 8-letnią, 8-klasową. Do sieci naszej będzie należało też i przedszkole, samorządowe przedszkole, ale też i klasy. Proszę, podział przedszkolny w Widugierach, więc tutaj jakby chodzi tylko o to, o te gimnazjum, o ich wygaszanie. Co do reformy i sposobu wprowadzania, to nie będę się wypowiadał, bo gorne wciska, ale to już nic innego. W każdym razie dostosujemy się do tego, co jest ustawowo na planie. Uchwała nr 20/135/2017 Rady Gminy Kuj z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kuj, a także określenia obwodów tych szkół. Paragraf pierwszy. Z dniem 1 września 2017 roku dokonuje się włączenie gimnazjum w Kuńsku do 8-letniej szkoły podstawowej w Kuńsku. Paragraf 2. Sieć publicznych szkół podstawowych w okresie od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku na terenie gminy Kuńsk tworzy. Punkt pierwszy. Szkoła podstawowa z polskim i litewskim językiem nauczanym im. Feriusa Gironasa w Kuńsku. Punkt 2. Szkoła podstawowa z litewskim językiem nauczanym i drugiera. Paragraf 3. Ustala się obwody publicznych szkół podstawowych, o których mowa w paragrafie 2, zgodnie z załącznikiem numer 1 na niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się obwody dla klasy 2 i 3 gimnazjum w Kuńsku od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 zgodnie z załącznikiem numer 2 na niniejszej uchwały. Paragraf 5. Sieć publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku na terenie gminy Kuńsk tworzy. Punkt 1. Szkoła podstawowa z polskim i litewskim językiem nauczania imieniu Dariusa Gironasa w Kuńsku. Punkt 2. Szkoła podstawowa z litewskim językiem nauczania i drugiego. Paragraf 6. Ustala się obwody publicznych szkół podstawowych, o których mowa w paragrafie 5. od dnia 1 września 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały. Paragraf
Paragraf 7. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej w Chłopsku oraz szkoły podstawowej w Lubierach obejmuje klasy 1-8. Paragraf 8. Punkt 1. Ośmioletnia szkoła podstawowa w Chłopsku funkcjonować będzie w budynku znajdującym się w Chłopsku ulica 11 Marca 16, 16, 15. Punkt 2. Ośmioletnia szkoła podstawowa w Lubierach funkcjonować będzie w budynku znajdującym się w Lubierach numer 19. 16, 15. Paragraf 9. Zapewni się wszystkim dzieciom zamieszkałym w obwodzie szkoły możliwość realizacji obowiązku szkolnego z uwzględnieniem długości drogi dziecka z domu do szkoły, o której mowa w ustawie. Paragraf 10. Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Chłopsk tworzy. Pierwszy, punkt 1. Przedszkole samorządowe z polskim i niemieckim językiem nauczania w Chłopsku. Punkt 2. Oddział przedszkolny szkoły podstawowej z niemieckim językiem nauczania drugiego. Paragraf 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chłopsk. I paragraf 12. Traci moc uchwała nr 24 łamane na 155 łamane na 2013 Rady Gminy Chłopsk z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów na terenie gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała, którą mogę podjąć, to jest wyrażenie zgody na dzierżawę na okres 4 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Chłopsk. Jedne działki, którą niedawno otrzymaliśmy materialnie, mówię tutaj o działce w Wojczuliśki, 11 hektarów po panu Antonim Dobrowolskim. I tu chodzi o to, że dlaczego bezprzetargowo i na 4 lata, bo wcześniej nie wiem w jaki sposób, czy to była umowa ustna, czy pisemna, tą ziemię uprawiają i dzierżawy u państwa kuzowcy. Więc chcielibyśmy też na ten z nimi tą umowę podpisać, a później, żeby oni też mieli pierwszeństwo pierwokupu, po tyle lat już gospodarzy. Ale to pierwszeństwo pierwokupu polega na tym, że każdy, bo i tak przetargowo się sprzedaje, tylko że mają pierwszeństwo wykupu za taką cenę, którą za tą najwyższą, to niekoniecznie oni ją podnoszą i wtedy niekoniecznie oni muszą kupić, więc ten system tak działa. Ale chcieliśmy iść właśnie tym tropem, że nie chcemy nikogo oszukać, zwłaszcza państwa kuzowskich, w tym teraz przypadku. Jeśli chodzi o pana Rodzinnego Dobrowolskiego, on jest w tym domu opieki Kalina, płacimy, ponosimy my, bo o to chodziło, że my w całości ponosimy koszty pobytu pana Antoniego w tym domu. Jeśli chodzi o siedlisko, bo tam jeszcze jest siedlisko, póki pan, bo tak sobie pomyślałem, nawet jeśli będzie sprzedawane, a radni jeszcze będą tutaj, to też chcę, żeby wiedzieli, że to trzeba było wyciąć przy sprzedaży i póki pan Antoni jeszcze będzie żył, to należałoby do gminy to siedlisko, żeby ta rodzina mogła jeszcze korzystać jako rodzina. Coś, no, żeby tego akurat wykrojonego siedliska nie sprzedawać przy sprzedaży ziemi. Teraz jeszcze po podjęciu tej uchwały będę rozmawiał z panem Tomkiem Kuzowskim, bo tam muszę dokładnie tę ziemię obejrzeć, jak to się mówi, przynajmniej na mapie, bo tam chyba chodzi o jakiś hektar, którego oni nie użytkowali, a na który też można by było wydzierżawić tam chyba Alkaranowski chce. Właśnie pani opowiadają, a ja dokładnie nie znam swojego gospodarstwa, tak nazwijmy. Także jak się zorientuję, to wtedy będziemy rozmawiać. Także zobaczymy. W każdym razie po to jest ta uchwała. Jakby ona jest bardziej rzecznościowa niż... No... Dziękuję. Uchwała numer 20 łamane na 136 łamane na 2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 4 lat odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy Chłopsk. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 4 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Chłopsk, oznaczonej numerami działów
32, 33, 34, 35, 84 i 85 o łącznej powierzchni 12,84 ha obręb Wojczuliszki wpisali w księdze wieczystej i numer księgi. Paragraf 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy nieruchomości wpisanej w paragrafie 1 niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pójsk. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęcie niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała przyjęta jednogłośnie. Następna uchwała jest to uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. Tutaj chyba nie ma nic do wyjaśniania. Nie, no komisji jest potrzebny projekt, który komunalizujemy działa, tak? Tak. Więc komisja zawsze będzie. I uchwała numer 20, łamane na 137, łamane na 2017 Rady Gminy Pójsk w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego. Paragraf 1. Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie. Pierwsze. Alicja Morusz, przewodniczący komisji. 2. Sylwia Marcinkiewicz, członek komisji. 3. Helena Pieczulis, członek komisji. I 4. Anna Kluczyńska, członek komisji. Paragraf 2. Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z komunalizacją mienia na rzecz gminy Pójsk na zasadach określonych w uchwale nr 104 Rady Ministrów dnia 9 lipca 1990 roku w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego. Monitor Polski, numer 30, pozycja 235. Paragraf 3. Traci moc uchwała numer 1 łamane na 13 łamane na 90 w sprawie gminy Pójsk z dnia 1 lipca 1990 roku w sprawie powołania